uchwały letniej prognozy finansowej. Przeprowadziliśmy drugie czytanie. Teraz będziemy głosowali najpierw, jest zgłoszona autopoprawka do WPF-u i są zgłoszone dwie poprawki pana radnego Bilarskiego oraz 9 poprawek pana radnego Pietrusa. Będziemy głosowali najpierw poprawki pana Bilarskiego, potem radnego Pietrusa. Proszę państwa, proszę o przygotowanie głosowania. Teraz był WPF. Kto z państwa, jeszcze chwileczkę. Pierwszy Bilarski, tak. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? Technicznie, dobrze. To poczekamy, bo... Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? A jeszcze nie. Rozumiem. A myślałem, że to się już zrobiło. Nie. Już można? Kto z państwa radnych jest za przyjęciem pierwszej poprawki pana radnego Bilarskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 9 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem drugiej poprawki pana radnego Bilarskiego? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę wynik. Głosowaliśmy 9 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Mamy teraz 9 poprawek pana radnego Pietrusa. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem pierwszej poprawki pana radnego Pietrusa? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę. 11 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem drugiej poprawki pana radnego Pietrusa? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 11 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem trzeciej poprawki pana Pietrusa? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 11 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 4 pana radnego Pietrusa. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 10 za, 29 przeciw. Poprawka odrzucona. Poprawka numer 5 pana radnego Pietrusa. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy wynik, proszę. 11 za, 30 przeciw. Poprawka odrzucona. Poprawka numer 6 pana radnego Pietrusa. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę. Głosowaliśmy 10 za, 30 przeciw. Poprawka odrzucona. Poprawka numer 7 pana radnego Pietrusa. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 11 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 8 pana radnego Pietrusa. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 11 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 9 pana radnego Pietrusa. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę. Głosowaliśmy 11 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. W ten sposób przegłosowaliśmy wszystkie poprawki zgłoszone do projektu wieloletniej prognozy finansowej. Mamy tam autopoprawkę. Głosujemy w takim układzie uchwałę wraz z autopoprawką. Proszę o przygotowanie głosowania.
Kto z Państwa radnych za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na stosowne lata? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę. 30 osób za, 11 przeciw, dla wstrzymujących się stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Czy ktoś w tej sprawie? W tej sprawie? Nie, w innej sprawie. Porządkowej, bardzo proszę. Czy formalnej? Bardzo proszę.